kawa, herbata, ciasto. Są lokale, w których mimo pandemii można z takiej oferty skorzystać. Właściciele zapewniają, że prowadzą swój biznes zgodnie z prawem. To jest taki czas dość niespokojny. Niemniej jednak wydaje nam się, że działamy w reżimie sanitarnym. Zachowujemy odstępy, mamy maseczki, więc też tak nie boimy się, bo uważamy, że robimy wszystko słusznie. Takich lokali jest znacznie więcej. Co trzeba zrobić, żeby legalnie napić się tu kawy? Po prostu trzeba przyjść na spotkanie partyjne, które się odbywa na naszej sali konsumpcyjnej. Nie trzeba zostawiać żadnych danych, wystarczy wziąć udział po prostu w ankiecie, która jest dobrowolna. Mimo reżimów oferta też bogata. Kawa, ciastka, soki świeże wyciskane, desery. Teraz próbujemy ze śniadaniami trochę ugrać kanapki, tosty. Pozostaje tylko pytanie, czy to wypada, czy można napić się kawy w czasie pandemii w kawiarni. Na to pytanie klient musi odpowiedzieć sobie już sam. W razie czego pozostaje jeszcze skorzystanie z oferty na wynos. Właściciele lokalnych kawiarenek zapraszają w swoje progi mimo pandemii. Nie, usiąść nie można, natomiast zawsze można wziąć kawę na wynos, także serdecznie zapraszamy. No, staramy się po prostu też urozmaicić naszą ofertę, żeby klientów zachęcać, żeby nas odwiedzali. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, gastronomia na wynos może działać legalnie.